Nie wiadomo, na dmuchu lepiej nadmuchać tego typu. Sorry. Na dmucho, to się mówi, na zimno dmuchać tego typu widzowie, żeby nie było jakby problemu, bo skończy się i dupa tego typu, no właśnie widzowie. A zastanawiacie się widzowie, jak tonę ekogroszu przenieść do pieniędzy? No manie, dla mnie to jest prysz widzowie, z tego powodu, że na budowach się pracowało, worki z cementem się nosiło i w łapach się ma siłę, no widzowie. To nie jest, 25 kg to nie jest tak ciężkie widzowie. Wiecie jak to robię? Jak macie, nie wiem, no coś. Ja robię, mam worek. Robię coś takiego. O. I tu nie mam prawa, żeby mi się wyślizgnęła łapa. Bo blokuje. No, widzowie, powiem wam, że człowiek się uczy i dwa, na siłowni też się uczyłem od ziomka jednego i zobaczcie, widzowie. To na jego groszku to jest dla mnie pikuś, widzowie, tego typu. I tak mówiłem, widzowie, zawsze odkładałem na pełną godzinę, bo nic nie wiadomo, co może się stać, widzowie. Skończyło się jego groszek, trzy worki jeszcze mamy. Lepiej na zimno dmuch. Proszę na kanał, właśnie zjadłem obiad, łapałem. Idę teraz, widzowie, do piwnicy. Zobacz, widzowie, na piecu. Łapałem, jest pięknie. Zobaczę na pytanik. No. Jeszcze jest, widzowie, tego typu. Jak widzicie, tutaj jest, widzowie, sterownik. Temperatura jest ustawiona na 50. Jak widzicie, widzowie, o. Różno tego, o. Jak widzicie, teraz pokażę wam, o. Dmuchawę włączyłem. O, widzicie? Włączyłem dmuchawę, bo to jest praca ręczna, widzowie. Na kat. Jak widzicie, praca ręczna. Widzowie, tylko tutaj muszę, o. Puszczę podajnik, żeby podał podajnik trochę, bo słychać jak podajnik działa. O kurde, bo się zawadziłem, czy... No dzisiaj to nie wiem, zobaczę, czy dzisiaj będę musiał dokładać do podajnika, czy nie, to dopiero wieczorkiem przed spaniem moim. O, jak widzicie, podajnik daje. Czyli inaczej paliwo, widzowie. Zmienię, widzowie, temperaturę, bo jest niepotrzebna taka, widzowie, temperatura, tylko muszę poczekać jak z pracy ręczne na automat, bo jest praca ręczna, pokazuje wam się i praca automatyczna. Teraz przestawiam sobie, widzowie, temperaturę pieca.
jeszcze tam na podaniu podam. Żeby było więcej, bo to bardzo ważne jest, widzowie. Tutaj jest wszystko opisane, jak to ustawiać, co jak widzicie, proporcje, widzowie, tego pieca. Trochę trzeba było się, widzowie, pomęczyć, widzowie, pięknie. No, dzisiaj to jak tego, to dzisiaj już będziemy ruszać z tego wszystkiego. Tego, no zobaczę, pod wieczy, po streamie, widzowie, to po prostu zobaczę. Jak jutro na piąto, to muszę chociaż wsypać 4 wory tego groszku. Jak widzicie, tu wszystko macie opisane. Tutaj wszystko jest tak. Jak przetrzymam, widzowie, to będzie mi migać. O. Trochę trzeba było pokombinować, widzowie. Naprawdę. No. Ja też, widzowie, powiem wam, że nie mogłem tutaj z tym piecem dać radę. Widzowie, powiem wam, naprawdę, ale powiem, że musiałem się namęczyć, widzowie. Zobaczę wieczorkiem przed spaniem, widzowie, ile zjedzie, widzowie. Jak jest ta mniejsza temperatura, widzowie, to inaczej będzie też działało. Inaczej będzie po prostu, jak się mówi, nie będzie pobierało tyle. Dobrze. Tutaj jest pusto. Dobra, niech to zejdzie. Zobaczę, czy ciepłe. O, cieplutkie. Łoba będę tego typu. Tutaj jest mchawa. Tego typu. Muszę przestawić trochę. Zaraz zobaczę. Ręczna robota tego. Zobaczę, bo tym otwieram ten, to ten dmuchawa będzie po całości dmuchała. Jest już w podaniu tam. Widzicie, jak się rozgrzewa. Tego typu. O! Jak widzicie. No dobra, zapraszam na kanał tego typu, a ja zmykam, widzowie, tego typu ja sobie muszę przygotować sobie 2-4 wolki na wieczór, łobaben, muszę sobie przygotować, zapraszam tego typu, trzymajcie się, widzimy się wieczorem na streamie, tego typu, łobaben, tego typu.